Środa, 22 lutego, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa, zapraszamy na informacje piotrkowskie. Dziś o tym, jak opozycja w Radzie Miasta zablokowała inwestycje, głosując przeciwko zmianom w budżecie miasta. Powiemy też o przygotowaniach do Tłustego Czwartku oraz o tym, jak uzyskać dotacje na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Rozpoczynamy od dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad w kuluarach mówiło się, że opozycja wykorzysta sytuację braku większości prezydenckiej spowodowanej pobytem w szpitalu jednego z radnych SLD i będzie torpedowała prezydenckie projekty uchwał. Podczas obrad okazało się, że nie były to pogłoski. Opozycja, czyli radni PiS oraz Razem dla Ziemi Piotrkowskiej, czyli Platforma Obywatelska i PSL, zablokowali zmiany w budżecie miasta. Procedowanie uchwały dotyczącej zmian w budżecie miasta na rok 2017 rozpoczęło się od szczegółowego omówienia proponowanych zmian przez skarbnik miasta Wiesławę Łuczak. Powody przesunięć finansowych oraz inwestycji, których one dotyczą, wyjaśniali również dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Małgorzata Majczyna oraz dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Krzysztof Byczyński. Mimo wyczerpujących wyjaśnień opozycja, czyli radni PiS i Razem dla Ziemi Piotrkowskiej, czyli Platformy Obywatelskiej oraz PSL, zagłosowali przeciwko zmianom, blokując tym samym realizację wielu miejskich inwestycji. Jaki był powód zablokowania uchwały? Czekamy na to, że zaraz w Państwa mediach i innych pojawi się tekst, że paraliżujemy cokolwiek. Natomiast to, że Państwo paraliżują nasze pomysły, nasze propozycje od lat, no to tego już nie mówią. My głosujemy tak, jak głosowaliśmy od początku. Nie ma w tym budżecie naszych pomysłów, pomysłów naszych wyborców, naszych mieszkańców, stąd jesteśmy przeciwko niemu. My mamy także własne projekty, nie są one uwzględniane. W związku z tym jest to nasz oczywisty protest w tej materii. W planie budżetu, przeciwko któremu zagłosowali radni PiS, PO i PSL, mieszczą się m.in. budowa boisk przy szkole podstawowej nr 5, przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1 i 2, remonty i budowy ulic, m.in. Sienkiewicza, Wieniawskiego, Pruchnika, Cmentarnej, budowa wjazdu do osiedla Sadowa, budowa zatoki parkingowej przy szpitalu przy ulicy Rakowskiej, a także budowa infrastruktury na nowym osiedlu przy ulicy Broniewskiego. Radni opozycji nie chcieli komentować własnego głosowania. Nie będę wypowiadać się w tej sprawie. Drugim z tematów, który wywołał żywiołową dyskusję, była uchwała dotycząca nowej mapy sieci szkół. Radni PiS chcieli do porządku obrad wprowadzić własny projekt zakładający powstanie szkół podstawowych z gimnazjum nr 2 i 1. Projekt nie został wprowadzony ze względu na uchybienia formalne. Przekształcenie gimnazjów w szkoły podstawowe nie jest dobrym rozwiązaniem, tłumaczył wiceprezydent miasta Andrzej Kacperek. Staramy się uciec od takiego rozwiązania. Ono jest złe. Uczniowie dokończyliby naukę, ale nauczyciele i pracownicy zostaną bez pracy. Państwo zostajecie bez pracy. I to mówię o wszystkich gimnazjach, bo wszystkie analizowaliśmy w ten sam sposób. A więc zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, proszę Państwa, ten fakt, iż jesteśmy powiatem grodzkim i w tym przypadku jak gdyby jesteśmy na uprzywilejowanej pozycji, bo możemy i mamy możliwość włączania nie tylko wygaszanych gimnazjów do szkół podstawowych, ale także do liceów ogólnokształcących, techników, jak i szkół branżowych. Zaproponowany w uchwale układ sieci szkół w mieście ma wyglądać następująco. Bez zmian pozostaje ilość szkół podstawowych, a zmiany dotyczą gimnazjów. Gimnazjum nr 1 imienia Stanisława Konarskiego zostanie włączone do 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Witolda Pileckiego w ZSP nr 1 w Piotrkowie. Gimnazjum nr 2 imienia Adama Mickiewicza zostanie włączone do 4 Liceum Ogólnokształcącego, które mieści się w tym samym budynku. Gimnazjum nr 4 przy ulicy Pruchnika stanie się częścią szkoły podstawowej nr 10, a gimnazjum nr 5 imienia Mikołaja Kopernika zostanie włączone do szkoły podstawowej nr 2 w Piotrkowie imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zmiany te są optymalne, tak tłumaczono, i zapewniają możliwie największe zatrudnienie nauczycieli. Ten projekt uchwały, na który za chwilę będziemy głosować, jest optymalny na tą chwilę. I chcę, żebyście Państwo mieli wszyscy świadomość, którzy tam siedzą, plus radni, że te 2 lata czeka nas bardzo ciężkiej, intensywnej pracy, żebyśmy mogli zwracać uwagę na każdą rzecz, która się obok dzieje i mogli nad nią zapanować. Zaproponowany projekt uchwały jest
w moim przekonaniu najbardziej optymalnym, z myślą o wszystkich nauczycielach i pracownikach administracji i obsługi z terenu miasta. Nie jest on pewno idealny, bo tutaj idealnego rozwiązania nie ma. A w związku z tym uwaga pani radnej dotycząca rzekomo braku rozmowy, braku konsultacji nie jest trafiona, ale myślę, że byłaby bardzo trafiona, gdyby pani tę uwagę skierowała do przedstawicieli rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie słyszałem wtedy, kiedy była procedowana ustawa o reformie oświaty, żeby jakikolwiek poseł z PiS-u pojawił się tutaj w jakiejkolwiek szkole. Ale kiedy już ta ustawa została przegłosowana i z tym pasztetem musi się zmierzyć każdy samorząd w kraju, to taka osoba się pojawiła i pani na tym spotkaniu była. Uchwała, jaką przedłożono radnym, została przygotowana w oparciu o rozmowy i konsultacje, a także efekty pracy komisji powołanej do przeprowadzenia reformy oświaty w mieście. Poparły ją w dużej mierze rady pedagogiczne szkół oraz rady rodziców. W efekcie dyskusji w głosowaniu nad projektem wzięli udział wyłącznie radni koalicji. Opozycja w ogóle nie głosowała. Przyjęta uchwała zostanie przedłożona do opinii kuratorium oświaty zgodnie z przyjętymi procedurami. W Parku Poniatowskiego może pojawić się nowa budowla o przeznaczeniu na cele usługowe. Właśnie ogłoszono przetarg na działkę znajdującą się na terenie zabytkowego parku. Do wydzierżawienia przeznaczono działkę o powierzchni 500 metrów kwadratowych i jest ona częścią Parku Poniatowskiego wpisanego do rejestru zabytków. Tutaj może pojawić się obiekt wzbogacający funkcjonalność i uatrakcyjniający sam park. Dzierżawca działki może na tym terenie wybudować budynek pawilonowy. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego to 6,5 tysiąca złotych netto rocznie. Szczegółowe informacje na temat działki i możliwości inwestycyjnych na tym terenie udziela referat gospodarki nieruchomościami. Pulchne ciasto drożdżowe z nadzieniem, smażone w głębokim oleju. Lukrowane lub z cukrem pudrem. Kto z nas nie lubi pączków? Wielkimi krokami zbliża się Tłusty Czwartek. Dla miłośników pączków to idealny dzień, by bezkarnie objadać się smakołykami. W Polsce popularne są również faworki, jednak prym wiodą pączki. Tłusty Czwartek jest mocno zakorzeniony w polskiej tradycji. Tego dnia nikt nie żałuje sobie słodkiego poczęstunku. W ostatni czwartek przed Wielkim Postem zajadamy się pączkami z przeróżnymi nadzieniami. Tradycyjne z nadzieniem wiśniowym, jak i różne, na przykład z gruszką, mamy z nadzieniem różanym, jest dosyć spory wybór. Mamy też także z porterem, z naszym rodzimym porterem piotrkowskim, także jest czym wybierać. Dziś, przed dzień Tłustego Czwartku, cukiernicy mają ręce pełne roboty. Wyrobione ciasto dzielą na części i zawijają z wybranym nadzieniem. Później czeka je kąpiel w gorącym tłuszczu. Po kilku minutach ciepłe i pachnące smakołyki lądują na sklepowych półkach. Dużo więcej niż zwykle, ale my nie produkujemy jakąś dużą ilość. Raczej skupiamy się, żeby to jakościowo było dobre. Tłusty czwartek można sobie pozwolić, ale taki pączek chyba ma trochę kalorii. Nie dużo, myślę, że 250-300. Spokojne półtorej godzinki spaceru. Można też porobić inne rzeczy, dużo przyjemniejsze. Spokojnie można to spalić. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Według tradycji w ten dzień objadanie się jest dozwolone. A kto nie zje ani jednego pączka tego dnia, w dalszym życiu nie będzie mu się wiodło. ABC Biznesu to cykl paneli tematycznych skierowanych do osób chcących założyć własną działalność oraz przedsiębiorców poszukujących alternatywnych źródeł finansowania. Jednak jak się do tego zabrać? Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć? Czy można liczyć na dotacje? Tego dowiedzieli się uczestnicy seminarium. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy. W siedzibie Starostwa Powiatowego zainaugurowano kolejną edycję cyklu warsztatów dla przyszłych biznesmenów. Blisko 100 mieszkańców miasta i powiatu wzięło udział w cyklu seminariów ABC Biznesu, dzięki którym można było zasięgnąć kompleksowych informacji o założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.
Pierwszy dzień poświęcamy ogólnym założeniom dotyczącym własnej firmy, czyli aspektom tym wszystkich formalno-prawnym. Natomiast drugi dzień to spotkanie z przedstawicielami instytucji, z którymi przyszły przedsiębiorca musi się zetknąć. Przede wszystkim Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Trzeci dzień naszego przedsięwzięcia poświęcamy wszelkim aspektom finansowym, czyli jak pozyskać środki na prowadzenie własnej firmy. Uczestnicy warsztatów poznali szanse i zagrożenia prowadzenia własnej działalności, bo pomysł na biznes to jedno, ale odniesienie sukcesu to długa droga. Wytwarza to wśród ludzi, którzy mogą sami decydować o tym, co chcą robić, co mogą, jakie mają możliwości pokazania swojej kreatywności i to, co chcą osiągnąć. Oni może w przyszłości nawet będą zatrudniać inne jeszcze osoby, a więc to jest taki łańcuszek troszeczkę. Jest dla nich miejsce na rynku pracy, czy trudno się przebić? Jak we wszystkim, no konkurencja wszędzie istnieje, ale przecież ludzie mają różne pomysły i sami widzą też w różnych środowiskach, w różnych rejonach, gdzie czego brakuje i co można zrobić. Oni najlepiej to przetestują. Każdy otrzymał materiały, w których zawarte były niezbędne informacje o zasadach podejmowania własnej działalności. Zainteresowanie spotkaniem było duże, a każdy przyszedł w jasno określonym dla siebie celu. Chciałem założyć taką budkę gastronomiczną, która by stała w jednym miejscu, ze świeżymi produktami, żeby po prostu klienci byli zadowoleni. Potencjalnych klientów będę miał z tego tytułu, że będzie technikum obok. Do tego jest tam szkoła podstawowa i gimnazjum jeszcze. Oprócz tego potencjalnych klientów z okolicznej miejscowości. Biznes będzie tworzony i jestem w trakcie realizacji biznesplanu, pisania, także no myślę, że to wszystko się skończy pomyślnie, dostanę dotację i będę mogła działać w branży transportowej, bo taką planuję działalność otworzyć. Trzydniowe spotkania seminaryjne zakończą się w czwartek. Organizatorzy już zapraszają na targi pracy, które odbędą się w kwietniu. A teraz przypomnienie. Do najbliższego piątku w Piotrkowie potrwa tydzień pomocy ofiarom przestępstw. Osoby pokrzywdzone pomoc mogą uzyskać w piotrkowskiej prokuraturze. To właśnie tam od poniedziałku do piątku, od 20 do 24 lutego, w godzinach od 9 do 15, dyżurują wyznaczeni prokuratorzy, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych. I przechodzimy do informacji. Pochwal się wiedzą lub zaprojektuj mural. Z okazji 800-lecia Piotrkowa Trybunalskiego dla mieszkańców i miłośników miasta organizowane są konkursy. Piotrków Trybunalski w tym roku obchodzi okrągły jubileusz. 800-letnie miasto może poszczycić się bogatą historią oraz licznymi zabytkami. A jaką wiedzę na temat Piotrkowa mają jego mieszkańcy? Ile lat ma Piotrków? Nie wiem, 800? 799. 800. Może 800-lecie, tak? Zabytki w Piotrkowie, jakie mamy? No jest bardzo dużo zabytków. No i jakie na przykład? Zamek Królewski. Tak. Mam. Kościół. Bernardyni. Oj, nie wiem, tego nie powiem. Przede wszystkim zamek, go, tak jak widzimy tam. Co jeszcze takiego zabytkowego? Tam jest biblioteka w tej chwili. Wspaniały kościół Farny, mamy klasztor ojców Bernardynów. Najstarszy kościół? Nie wiem, nie mam pojęcia. Och. Najstarszy kościół w Piotrkowie? Fara. Fara, tak. Nie wiem, nie mam pojęcia. A co kiedyś było na rynku trybunalskim? O, nie mam pojęcia. W sercu starówki. No nie wiem, no pani. Czy tam są te właśnie obrysy niby ratusza dawnego? No i kiedyś tam podobno jakieś wykonywali wyroki jeszcze, tam też kiedyś było takie miejsce. A rady dzisiaj miałam to na historii. Swoją wiedzą będzie można pochwalić się na wielkim teście z wiedzy o 800-letnim Piotrkowie Trybunalskim. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, mieszkańcy i miłośnicy Trybunalskiego Grodu mogą zgłaszać się do konkursu do 6 marca. Na stronach internetowych są podane źródła, z których należy korzystać. Są to dostępne materiały z ostatniego przewodnika na temat historii Piotrkowa oraz informacje znajdujące się w tak zwanym CIT-cie, czyli ulotki,
trakt wielu kultur w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszy etap konkursu już 9 marca, drugi zaplanowano na 5 kwietnia. Szczegóły na stronie piotrkow.pl. To nie jedyny konkurs z okazji okrągłego jubileuszu. Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi ogłosili konkurs na projekt muralu. Ten miałby powstać na elewacji domu na Placu Niepodległości 4. Nagrodą mają być 4000 zł na zakup sprzętu elektronicznego. Mural ma nawiązywać do Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które odbędą się w tym roku w Piotrkowie. Dziś w informacjach piotrkowskich to już wszystko. Za chwilę magazyn sportowy. Ja żegnam się z Państwem. Do zobaczenia. W środę 22 lutego w kolejnym wydaniu magazynu sportowego wita się z Państwem Michał Ostafiejczuk. To historyczna chwila dla piotrkowskich zapasów. AKS Wrestling Team zapewnił sobie Mistrzostwo Polski. W 9 kolejce Krajowej Ligi Zapasów zespół Michała Jaworskiego pokonał w Zgierzu AZS AWF Warszawa 7-2. Już wcześniej AKS Wrestling Team i ZTA Zgierz uzgodniły, że mecz z AZS-em Warszawa odbędzie się właśnie w Zgierzu. W naszej drużynie występuje bowiem kilku zawodników ZTA na czele z Roxaną Zasiną i Marcinem Majką. Roxana Zasina rozpoczęła mecz od pewnej wygranej z Anną Łukasiak. Zwyciężyła przez przewagę techniczną 9-0. Chwilę później drugi punkt dołożył Mateusz Neyman, pokonując 5-2 Wiktora Szmulaka. Po czterech walkach był remis 2-2, ale wszystkie pozostałe pojedynki wygrywali już zapaśnicy z Piotrkowa. Rozpoczął Marcin Majka w niezwykle efektowny sposób, pokonując cięższego od siebie o 10 kg Michała Szymańskiego. Zakończył kapitan drużyny Radosław Grzybicki. Sam byłem mile zaskoczony ilością publiki, która przychodzi, która wiwatuje, która potrafi dopingować drużynę, która klaszcze również dla przyjezdnych. Jest to sport, który mocno zainteresował widza. Spotkanie trwa 2 godziny, więc no, oby miało to w przyszłości podobne owoce i ta liga była cały czas. Wracając do dzisiejszego spotkania, przystanie 2-2, akcję moim zdaniem chyba swojego życia zrobił Majka. Tak, Majka walczył dzisiaj w kategorii wyżej, tak? To na pewno nie wszyscy byliśmy pewni jego wygranej, ale jest to chłopak, który jest wyszkolony doskonale technicznie. Ja nie jestem z tego stylu, ale zaobserwowałem to. Super, cieszę się naprawdę. To była walka, która była przełamaniem w tym spotkaniu. Kibice dopisali, bo z Piotrkowa przyjechało bardzo dużo kibiców, plus kibice ze Zgierza. No, stworzyli łącznie razem świetną atmosferę. No, ja się bardzo cieszę, że mam taką drużynę i powtarzam to cały czas. I takich kibiców, no, z nimi możemy wojować cały czas na szczycie Krajowej Ligi Zapaśniczej. Wynik meczu jest zdecydowany na korzyść AKS-u, zdecydowane zwycięstwo, aczkolwiek był w tym meczu taki moment zawahania, było 2-2 i bardzo ważna walka piąta, gdzie zawodnik walczący w kategorii niżej chyba zademonstrował akcję życia. Zgadza się. Marcin w ostatniej chwili skoczył do składu z powodu kontuzji Dawida Pepłowskiego i mieliśmy naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, bo no jednak w zapasach 10 kilo różnicy, no to jest ogromna przewaga siły. No ale Marcin stanął na wysokości zadania, jeszcze wygrał w świetnym stylu. Wykonał tak widowiskową akcję, że na Łodzcach będziemy mogli ją oglądać. No świetnie, jestem bardzo dumny z postawy Marcina, bo w pierwszej rundzie jesiennej walczył w kategorii niżej. Były to bardzo widowiskowe walki, a teraz potwierdził, że też w innej kategorii może robić to samo. No i wprowadził po prostu kibiców w euforię, no i tak naprawdę rozwiązał worek zwycięstw, bo od tego zaczęła się nasza większa przewaga. Najlepszym zapaśnikiem AKS Wrestling Team wybrany został Arkadiusz Kułynycz. Jestem bardzo szczęśliwy z tego wyróżnienia, bo wiele osób
wydaje mi się, zasługowało też na tą nagrodę. Cieszę się, że to zostałem ja nią wyróżniony. No i podwójne zwycięstwo, ponieważ zostaliśmy mistrzem Polski, pierwszym historycznym. No i to na pewno cieszy. Jesteśmy najlepsi i przez kolejny rok będziemy mistrzami. Ostatni mecz w Krajowej Lidze Zapasów nasi zawodnicy stoczyli z Unią Racibórz. W wyjazdowym spotkaniu AKS Wrestling Team przegrał 4-6, a dzięki tej wygranej drużyna z Raciborza zapewniła sobie drugie miejsce w końcowej tabeli Krajowej Ligi Zapasów. Bolesna porażka szczypiornistów Piotrkowianina. Zespół Zbigniewa Markuszewskiego i Dymytro Zieńczuka przegrał przed własną publicznością 27-28 w meczu 18 kolejki męskiej PGNiG Superligi. W trzeciej minucie spotkania Zagłębie prowadziło już 3-0. Piotrkowianin popełnił 3 proste błędy, a zdenerwowany trener naszej drużyny Zbigniew Markuszewski poprosił w tym momencie o przerwę. Wychodziliśmy na ten mecz bardzo skoncentrowani, przygotowani dobrze na treningach. Byliśmy przekonani, że wiemy, co mamy robić, a wykonaliśmy 3 błędy, na które właśnie bardzo zwracaliśmy uwagę, że mamy wrócić do obrony, że mamy grać dokładnie w ataku i że mamy grać konsekwentnie. Przerwa poskutkowała tym, że nasz zespół zaczął odrabiać straty. W 23 minucie był remis 11-11, a chwilę później gospodarze po raz pierwszy wyszli na prowadzenie. Do szatni piotrkowianin zszedł z przewagą 2 bramek 14-12 i wydawało się, że mecz ma pod kontrolą. Stało się jednak inaczej. Zagłębie zaczęło znacznie grać lepiej w obronie i ostatecznie wygrało 28-27. W naszej drużynie najwięcej razy do bramki rywala rzucił Mateusz Góralski, który zdobył 7 goli. Zaczęliśmy od błędów. Zagłębie wyprowadziło 3 szybkie kontry. Wyszli na ten wynik 3-0. No, później się obudziliśmy, zaczęliśmy grać. No niestety nie wystarczyło. Mateusz, tak graliście falami. Kilka minut dobrej gry, kilka minut słabszej. Było Zagłębie dzisiaj na pewno do ogrania, ale nie z taką grą Piotrkowianina. Na pewno było do ogrania, no, chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać. Myślę, że też początek drugiej połowy i tam chyba gdzieś w środku, gdzie byliśmy na remisie, nawet wygrywaliśmy, niepotrzebnie daliśmy odbić Zagłębiu na te 3 bramki. Być może to gdzieś zaważyło nasze błędy indywidualne. Mecz się ułożył po naszej stronie, graliśmy bardzo dobrze. Niestety nie potrafiliśmy odskoczyć na 4-5 bramek, gdyby takie sytuacje mieliśmy. To samo w drugiej połowie, bardzo proste błędy, gdzie oddawaliśmy piłkę, gdzie my powinniśmy wyprowadzić kontrę, zostawialiśmy pustą bramkę i oni zdobywali bramki bez zmuszania ich do ciężkiej pracy. Po prostu no, sami oddaliśmy to zwycięstwo. Jest mi bardzo przykro, bo zakładaliśmy ten mecz, na pewno wygramy. No, niestety nie udało nam się, spadliśmy na ostatnie miejsce, jest to moja ogromna porażka osobista. Najbliższy mecz nasi szczypiorniści ponownie rozegrają przed własną publicznością. 26 lutego w niedzielę o godzinie 18 zmierzą się z Chrobrym Głogów. Dużo lepsze informacje nadeszły z Jeleniej Góry. Piłkarki ręczne Piotrkowi pokonały miejscowy KPR 27-26 w meczu 18 kolejki sezonu zasadniczego żeńskiej PGNiG Superligi. Nasza drużyna dzięki tej wygranej awansowała na 10 miejsce w tabeli, a w najbliższą sobotę zmierzy się przed własną publicznością z zajmującym 8 miejsce KPR gmina Kobierzyce. Początek meczu w hali Relax o godzinie 17.